Poranek Radia TOK FM. Poranku Radia TOK FM, Tomasz Poręba, szef sztabu wyborczego PiS. Witam serdecznie panie doktorze, witam serdecznie państwa. No ja twardo siedzę po tej stronie, nazywam się cały czas Jan Wróbel. To takie 5 minut są teraz pańskie, co? Co i rusz pan jest w jakimś radio albo telewizji, nie męczące? Czy męczące? Myślę, że nie można powiedzieć, że to męcząca praca w sytuacji, kiedy ruszamy z kampanią, która zadecyduje o tym, jak Polska będzie wyglądać po tych wyborach przez kolejne lata. Chcemy w tej kampanii skoncentrować się na dobrym, solidnym programie, prezentowaniu tego programu. Uwaga, niech pani mi daruje. Jeszcze nie znalazł się tutaj szef jakiejś kampanii wyborczej, który powiedziałby, naszym zdaniem dobrym będzie pomysłem kiepski program. Hołowa kampania i błędne hasła. Nie, jasne. Natomiast ja chcę tylko powiedzieć, że i podkreślić, że bardzo ważną częścią kampanii Prawa i Sprawiedliwości będzie prezentacja programu, który no, będzie odpowiedział na tych wiele problemów, które dotykają Polaków. A to przejdziemy do jednego z tych problemów, czyli do obecności kobiet na listach wyborczych. W SLD jest... Tym... A to nie można mówić, że to jest problem. Moim zdaniem to nie powinniśmy tego nazywać problemem. To raczej jest coś, co każda partia powinna w swoich planach, swoich zamierzeniach kampanijnych wziąć bardzo mocno pod uwagę, czyli obecność jak największej ilości kobiet na listach wyborczych. I podobnie Prawo i Sprawiedliwość nie jest tutaj wyjątkiem. Będziemy mieć na listach wyborczych sporo kobiet mądrych, inteligentnych, ładnych, które na pewno ocieplą wizerunek Prawa i Sprawiedliwości. A jakaś nieładna nie może być? Myślę, że będą różne kobiety, ale nie chciałbym dyskutować o urodzie. Aha, rozumiem. Myślałem, że to takie zaproszenie do rozmów o urodzie, już się trochę ożywiłem. W PO był spory kłopot z przeciąganiem kobiet wyżej na listach wyborczych. W SLD, sądząc dzisiejszego artykułu w Gazecie Wyborczej, wypowiedzi Izabeli Sierakowskiej, jest tym poważny problem, rzeczywiście. A u was ile tych jedynek, myśli pan? Czy to o mądre tym, kobiety o tym, ile będzie kobiet na czołowych listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiście nie mogę jeszcze tego teraz powiedzieć, ale na pewno jest zamiar taki, aby kobiety podczas tych wyborów na listach PiS-u były widoczne i aby odgrywały w tych wyborach znaczącą rolę. To na pewno, ale co, myśli pan, że połowa jedynek? Czy to by wystarczyło, żeby odegrały znaczącą rolę? Ja nie decyduję o obsadzie list wyborczych, decyduję o tym komitet polityczny. Ale co by pan rekomendował? Rekomendowałbym i będę proponował, aby no właśnie w tych pierwszych czołowych miejscach była zawsze kobieta. To jeszcze a propos kobiet, już potem słowo honoru, przejdziemy do bardzo poważnej polityki. Znowu jestem do wzięcia. To jest tytuł z artykułu w Super Ekspresie na temat pani posłanki Iwony Arendt. No właśnie, to jest jedna z tych kobiet. O której gazeta pisze, jest najpiękniejszą posłanką w całym klubie Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że taki artykuł pomoże, zaszkodzi... Czy w ogóle będzie neutralny dla kampanii wyborczej? Ja myślę, że zawsze, kiedy ktoś powie o kobiecie, że jest piękna, ładna i atrakcyjna, to jest to dobre i miłe i sympatyczne. Rzeczywiście posłanka Iwona Arendt jest osobą, która na pewno dodaje uroku Prawu i Sprawiedliwości. No, sądząc z zamieszczonych tutaj zdjęć w bikini, jeszcze więcej uroku poza Sejmem mogła dodać, ale rozumiem, że plażowych na razie sesji parlamentu nie planujemy. Nie planujemy takich na tą chwilę sesji, aczkolwiek, no wiadomo, temat, zbliżają się wakacje, temat wakacyjny. Myślę, że potraktujemy go w ten sposób. Czy lokomotywą kampanii wyborczej będzie raport komisji Jerzego Millera, bądź kontraraport Antoniego Macierewicza? Na pewno to będzie temat, którego trudno będzie wyabstrahować z tej kampanii. Na pewno jest to temat, który wciąż budzi wiele emocji wśród Polaków. I na pewno trudno będzie tego tematu w tej kampanii wyborczej uniknąć. My czekamy na to, jak ten raport ministra Millera będzie wyglądał, jakie tezy będzie zawierał. I wówczas będzie nam łatwiej, i chyba wszystkim nam będzie łatwiej się do niego odnieść. Na tą chwilę wiemy, że jest na biurku premiera Tuska, że ma być przetłumaczony. Kiedy zostanie opublikowany, tego nie wiem. Natomiast no, czekamy na wyniki prac komisji Millera z niecierpliwością. A nie sądzi pan, że
że ten raport właściwie to my znamy. To znaczy, mogą nas zaskoczyć jakieś pojedyncze sformułowania czy pojedyncze akapity, ale przecież no, chyba wiele ten raport nie może wnieść do tego, co zostało ustalone, opublikowane i omówione wielokrotnie. Ale, nie przez, ale mam nadzieję, że to nie będzie raport, który będzie podtrzymywał czy potwierdzał tezy prezentowane przez stronę rosyjską przez MAK. Naszym problemem jest to, że w świadomości opinii światowej, europejskiej, międzynarodowej, to właśnie raport MAK-u jest wykładnią prawdy o katastrofie smoleńskiej. Ja często w Brukseli, kiedy jesteśmy na sesjach plenarnych czy na komisjach, kiedy spotykam się z moimi kolegami, z posłami z innych krajów Unii, oni posługują się argumentacją pochodzącą jako żywo właśnie z raportu MAK-u. Moim zdaniem to był olbrzymi błąd, że pół roku po, że daliśmy się wyprzedzić stronie rosyjskiej, że ta narracja strony rosyjskiej funkcjonuje i przyjęła się po prostu w świadomości międzynarodowej. I to, że ten raport pół roku, czy kolejne terminy były przesuwane prezentacji raportu Millera, na pewno nie służy wydobyciu prawdy, czy wydobyciu spojrzenia, czy oglądu tej sprawy ze strony polskiej. No, na pewno jesteśmy spóźnieni, na pewno jesteśmy po raz kolejny krok za Rosjanami tej narracji. To na pewno jest coś, co musi budzić niepokój, no bo to jest kwestia tak naprawdę wizerunku Polski. Okazuje się, że nie potrafiliśmy przez ten czas no być takim wiarygodnym czy takim równorzędnym partnerem dla strony rosyjskiej w prezentowaniu wniosków o tej katastrofie. No ale wiem, możemy założyć z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, jak to się teraz modnie określa, tak. Że... To jest dość ekwilibrystyczna teza, tak? Tak, językowa. Zgoda. No, ale możemy jednak założyć, że w raporcie sprawa winy polskiej będzie bardzo mocno podniesiona. Rozmaitego typu zaniedbań. Żadne chyba jak pojedynczo by nie wystarczyło, jak się złożyło tych zaniedbań trochę, no to przy odrobinie pecha i pewnej niefrasobliwości rosyjskiej strony mamy katastrofę, tak? Znaczy pan tu nazwał pewną niefrasobliwością strony rosyjskiej. No w raporcie MAK-u nie ma ani słowa o winie rosyjskiej. Moim zdaniem ta wina jest ewidentna. To przecież kontrolerzy rosyjscy sprowadzali samolot. To przecież do 100 metrów samolot został sprowadzony, a potem padła komenda polskich pilotów, że odchodzimy, a mimo tego samolot spadał nadal. To przecież po stronie rosyjskiej były ewidentne zaniedbania, jeżeli chodzi o kwestie proceduralne. Wciąż jest niewyjaśniona rola telefonów do kogoś w Moskwie w tej sprawie. Kwestia lotniska. Przecież kontrolerzy rosyjscy powinni właśnie w sytuacji, kiedy była, nie było warunków do lądowania, po prostu to lotnisko zamknąć. No i mam nadzieję, że my po prostu będziemy mieć, mówię o raporcie Millera, ministra Millera, po prostu mieć odwagę i pewność o tym mówić po prostu w swoim raporcie. Ale właśnie wydaje mi się, że państwo stosują taki rodzaj psychologicznego podwójnego Nelsona. Jeżeli ten raport potwierdzi nasze pisowski punkt widzenia, to nie. Będzie on wiarygodny i będzie przełomem. Jeżeli nie, to niestety będzie kolejnym elementem grze propagandowej rządu Donalda Tuska. Nie, panie doktorze, ja bym na to nie spojrzał w ten sposób. Ja bym na to raczej spojrzał w ten sposób, że i to jest nasze oczekiwanie, że raport Millera przedstawi po prostu rzeczywisty ogląd wydarzeń, tych rzeczy, które miały miejsce 10 kwietnia i przed 10 kwietnia. Pokaże to w sposób prawdziwy i uczciwy. Ja nie kwestionuję tezy, że część winy leży również po stronie polskiej, ale musimy w tym raporcie po prostu tą winę wskazać, nie bać się tego, ale też mówić o tym, że szereg zaniedbań i błędów było po drugiej stronie i ten raport no, powinien o tym również wspomnieć. Proszę pana, przeskoczmy, jeśli można, do Grecji. Proszę dlatego, bardzo. Że trochę się tu powyzłośliwiam, ale no przecież w konwencji jednak ironicznej. No. Tak. W jaki sposób ta Grecja przypomina Polskę, która mogłaby przypominać, Polska mogłaby przypominać Grecję, gdyby konsekwentnie szła drogą między innymi rad, które bywają w Prawie i Sprawiedliwości, czy kiedyś w PSL-u, a czasem na lewicy konstruowane. No, mniej więcej rada jest taka. Wsypać dużo pieniędzy, pozwolić ożywić się gospodarce dzięki dużym, łatwym pieniądzom i potem pięknie to będzie. No, Grecy się ale, tak ożywili, że dzisiaj ale, mają 10% konieczność
10% obcięcia PKB, co jest po prostu katastrofą, wypadka wojny, w II wojnie światowej takie rzeczy się działy. Panie doktorze, ale myślę, że tutaj w przypadku Grecji było też troszeczkę inaczej, bo Grecy nie pobudzali swojej gospodarki dodatkowymi pieniędzmi, ale raczej prowadzili kreatywną księgowość, czyli zarządzali tak swoimi finansami, aby ukryć pewne rosnące zadłużenie. I proszę też pamiętać, że Grecja, jeżeli chodzi o poziom świadczeń socjalnych, jest krajem o najwyższych świadczeniach. Tam 80% emerytury otrzymują osoby, które właśnie na nią przechodzą, między innymi. Na pewno lekcja Grecji jest nauczką dla Unii Europejskiej, jest też nauczką dla Polski. Ja przypomnę, że kiedy 2 lata temu Donald Tusk prezentował tą słynną mapę krajów, których nie dotknął kryzys, niech pan redaktor zgadnie, była Polska zieloną wyspą, tak? A jaka była jeszcze? Jaki był kraj zaznaczony na zielono na tej mapie? No, rozumiem, że nie Luksemburg. Ale no tak proszę zgadnąć, no jak pan myśli? Poza Luksemburgiem. Poza Luksemburgiem. Bo tam jest zawsze zielono. Poza Luksemburgiem. No, złapał mnie pan na niewiedzy. Panie doktorze, więc była to Grecja. Więc półtora roku temu była również... Druga Irlandia, druga zielona, Grecja, co to będzie? Zaznaczona na zielono również Grecja. I ja uważam, że my powinniśmy po prostu wyciągnąć wnioski zarówno jako Unia Europejska, również jako Polska, z tego, co się tam dzieje. Nie powinniśmy się... No my też, panie redaktorze, no chyba nikt tego nie zakwestionuje, że przez ostatnie 3 lata zadłużyliśmy się z 500 do ponad 800 miliardów złotych. No to są fakty, to są liczby. Mamy rosnący deficyt budżetowy, mamy wciąż brak jakiejkolwiek pomysłów na reformę finansów publicznych. Rośnie inflacja, rośnie bezrobocie. Wie pan, ja nie chciałbym tutaj uderzać w dramatyczne tony, ale uważam, że jest to czas, aby podjąć, i był czas już jakiś czas temu, aby podjąć takie działania, które ograniczyłyby zadłużenie się Polski, a jednak tych działań po prostu nie ma. Zresztą komisarz do spraw budżetu Unii Europejskiej wielokrotnie dopominał się o plan reformy finansów Polski od pana ministra Rostowskiego, ale tego planu nie otrzymał, więc ja bym tutaj raczej starał się patrzeć na tą sprawę w taki oto sposób, abyśmy jako państwo nie popełniali błędów greckich, hiszpańskich czy portugalskich i żeby Polska jednak, kiedy można to jeszcze zrobić, podjęła takie kroki, które doprowadzą do obniżenia zadłużenia i redukcji deficytu i reformy finansów publicznych. A te wszystkie 3 okrągłe określenia oznaczają po prostu, że państwo mniej da swoim obywatelom. Panie doktorze... Przed wyborami to takie trochę niepokojące stanowisko, prawda? Lepiej przed wyborami mówi się, że da więcej, myślę, tylko dopuśćcie nas do władzy. Myślę, że każdy rząd, który poważnie traktuje swój kraj, no powinien się jednak przede wszystkim kierować właśnie interesem. Wiadomo, że być może na tym etapie będzie rzeczywiście mniej pieniędzy w budżecie, ale w przyszłości to nam się po prostu opłaci, ponieważ nie wpadniemy w pułapkę zadłużenia, a to może doprowadzić po prostu do bankructwa państwa. Naprawdę jest pan przeciwnikiem prywatyzacji? Czy tak zwanej dalszej prywatyzacji? Czy ja, to tylko na czas wyborów? Nie, panie doktorze, ja uważam, że prywatyzacja ma sens pod warunkiem, że prywatyzuje się przedsiębiorstwa z głową, że nie prywatyzuje się na chybił trafił, że prywatyzuje się w sposób przemyślany, a nade wszystko nie prywatyzuje się tych przedsiębiorstw, tych gałęzi, które są strategiczne, kluczowe z punktu widzenia państwa, czyli kwestii takich przedsiębiorstw, jak te, które decydują o bezpieczeństwie energetycznym państwa, o bezpieczeństwie finansowym i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, prywatyzujmy, ale nie w sposób taki, abyśmy się wyzbywali tych aktywów, które mamy, które decydują o tym, jak Polska będzie wyglądać za parę lat. Ciężko jest tak prywatyzować, żeby zarazem się nie wyzbywać. Prywatyzujmy w ten sposób, aby nie doprowadzać do takiej sytuacji, że pozbywamy się spółek, pozbywamy się przedsiębiorstw kluczowych z punktu widzenia właśnie strategicznych interesów państwa. Taką firmą jest Lotos. No, uważam, że próba sprywatyzowania Lotosu po cenie o wiele niższej niż zakładana jest po prostu olbrzymim błędem i czymś, co nie powinno się zdarzyć. A Jastrzębska Spółka Węglowa?
podobnie, z tego co wiem, to oczywiście... No, nie prywatyzował. Tutaj jest pytanie do... znaczy, tutaj jest, jeżeli chodzi o Jastrzębską Spółkę Węglową, na pewno jest potrzebne taka bardzo jasne określenie aktualnego stanu i zbilansowania stanu poziomu finansowego i tej spółki. Na pewno potrzebny jest dobrze przygotowany plan, ale też nie można wykluczyć z tej procedury, z prywatyzacji również związków zawodowych, no bo wiadomo, że one też mają coś do powiedzenia w tej sprawie. Obserwujemy mecz Radosław Sikorski, Tadeusz Rydzyk. Kto wygrał? Już myślałem, że pan, panie redaktorze, nie zapyta mnie o ten pojedynek. Na pewno to, co reakcja ministra spraw zagranicznych, no, niespotykana w dyplomacji, aby do innego państwa donosić na własnego obywatela, jest czymś na pewno niezrozumiałym i zwyczajnie głupim. Minister spraw zagranicznych... Ale w drugą stronę nie jest dużo mądrzejszy, co? Skończę tylko a propos ministra spraw zagranicznych. Nie robi się takich rzeczy i minister wytoczył armaty zupełnie niespółmierne do moim zdaniem wagi sprawy. A co do ojca Tadeusza Rydzyka, wczoraj przeprosił za te słowa. Chociaż też trzeba dodać, że nie powiedział, że Polska to kraj totalitarny, ale czuje się, jakby był w państwie totalitarnym. To jest subtelna różnica, ale nie, jednak dużo... Ale dużo, to jednak Sikorski trochę wygrał, co? 4-3. Nie musiał Sikorski podejmować tak drastycznych kroków, aby do innego państwa donosić na własnego obywatela. Tomasz Poręba, szef Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.